O w mordę, co się stało? Teraz Minecraft jest dosłownie wszędzie, aż mi jest głupio go nagrywać. Elo. Z tej strony ponownie Elek, to jest jeszcze raz Minecraft za dupie galaktyki. Ja się pogubiłem całkowicie w moich filmach, tak absolutnie się pogubiłem. I dopiero montowałem, no... Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest chyba 13 lipca? 14 lipca. Dopiero dzisiaj zmontowałem dwa odcinki, które zalegały mi na dysku z Minecrafta, ostatnie. Bo nie miałem kiedy, a miałem ich nagranych tam już kilka w przód, bo zasuwałem z tym. Widzieliście, że poprzednia wersja, poprzedni film był na wersji Minecrafta jakieś tam 1.14.1? Nie pamiętam. Okej, gdzie są pochodnie? Musiałem pochodnie zebrać. Czyli była to wersja taka, wiecie, gdzie Optifine jeszcze w ogóle nie działał, była zbugowana strasznie. I teraz dalej jestem na 1.14.2, z tym pamiętam, z którym ja to... Tym, okej. Okay. Tak, 1.14.2 to jest jakiś pre-release Optifine, bo nie zmieniałem tego jeszcze dalej, nie wiem czemu. Chciałem sprawdzić, co w tej grze robiłem, żeby dalej nagrać i stwierdziłem, a dobra, nagram to już, więc zrobiłem sobie zbroję do końca. Jak to się zakładało? Założyłem sobie całą. To chyba zobaczyliście już, ale może jak nie byliście zbyt uważni, to nie widzieliście. Mam praktycznie całą zbroję zrobioną, już sobie ją całą złączyłem, żeby nie było więcej stania nad książkami, enchantowania i tak dalej. Więc tylko ta jedna rzecz tutaj, te spodnie nie mają mendingu jeszcze, reszta ma chyba praktycznie wszystko, nie pamiętam. Wiem, że chestplate był skończony dawno temu. I stwierdziłem, że warto będzie to jakoś nazwać, skoro już wydaje tyle expa na skończenie sobie tego całego setu i zrobienie go, to trzeba go nazwać taki, żeby był, wiecie, set raz na stałe. Więc jest armor do bicia smoków. Wszystko ma mending poza gadkami. I myk jest taki, że przez właśnie tam, był taki przesmyk, że przez jedną czy dwie wersje 1.14 można było łączyć te enchantmenty, co tam mówiłem, że może być Protection 4 i do tego może być jeszcze Projectile Protection na przykład, albo Blast Protection. I teraz to znerfili z powrotem i tego znowu nie ma. So... whatever, ja już mam, więc to jest mój taki fajny armor. Jego się będę trzymał. Co chcę dzisiaj zrobić, to pogadać troszeczkę o pierdołach i chcę się przejść, ogarnąć te Buried Treasures. Zobaczyć, ile pominąłem. Bo nie wiem, co mam totalnie robić. Dopiero montowałem ostatni odcinek i szczerze mówiąc, to się spłakałem trochę przy tym, jak dużo mnie tam napieprzało tych pillagerów. Ogólnie to ten ostatni odcinek był złączony z dwóch. Pierwsza część była strasznie nudna. Druga część to było to, co to, ta najlepsza część. Także... kurwa. Zrobiłem 4 guziki. Dobra. Wiecie co? Nieważne. Weźmiemy sobie łódkę i po prostu płyniemy w pizdu. Najwyżej zejdziemy do jakiejś kopalni czy czegoś takiego i tyle. Dobra, ale gdzie ja zostawiłem węgiel? Widzicie? To, tak to jest, jak nie grałem trochę w Minecrafta i się teraz gubię. Spoko, więc mamy armor. I mam uzbierane sporo expa. Zakładam, że zginę. Więc może najpierw spróbujmy dokończyć ten mój miecz. To jest ten? Nie, to nie jest ten. Gdzie go miałem? On chyba jest tu w skrzynce gdzieś, prawda? Defenestrator 2.0. Okej, okay. Więc na niego mogę dać mending już, albo mogę dać mending na pozostałą drugą część moich gaci? Znaczy, po prostu, druga część moich gaci, tak. Na jedną nogawkę dałem sobie enchantmenty, na drugą nie. Jasne. Jest Sharpness 5, to co chciałem, bo to wzmacnia damage. Sweeping Edge, Unbreaking 3, Knockback 2, Looting 2. Tutaj z tego Looting przejdzie, będzie Looting 3 i będzie Mending. Sharpness nic nie zrobi. Więc zastanawiam się, czy dać Mending na Mieczor, bo on już ma więcej damage, on ma 10 attack damage'u, a ten ma 7, więc... wiecie co? Chyba jednak zrobimy jego. Looting 3. Pop Mending, okej, super. I to jest to, czego potrzebujemy. Nie pamiętam, czy tutaj w ogóle łowiłem coś więcej ostatnio? Nie. Dawno nie łowiłem ryb. Ale to tym się zajmę między filmami, tak jak zawsze. Prześpię się, żeby nic mnie nie wpierdzieliło po drodze. I
teraz idziemy sprawdzić rzeczy, których nie sprawdziłem, to po pierwsze. A po drugie idziemy... ekspić. Nie wiem, idziemy się po prostu przejść, coś porobić, bo... Wiem, że tę serię lubicie, a ja też chciałbym troszeczkę pograć i się pobawić. Chociaż zakładam, że zainteresowanie tą serią spadnie. No nie wiem, może przez to, że nagle wszyscy się obudzili. Ej! Minecraft jest teraz cool, to wszyscy musimy go zacząć nagrywać. Także teraz nie jestem jedynym, który nagrywa Minecrafta, bo nagle znaleźli się wszyscy. Spoko, że doceniają grę, ale sądzę, że to nie wzięło się tak stąd, że nagle doceniają grę, tylko z tego, że hej, wyświetlenia, okej, okay, never mind, dobra, więc tu jest po pierwsze mapa, którą poodkrywałem sobie troszeczkę przedtem, ale niedużo, więcej się jej powiększyć nie da, więc teraz to będzie po prostu odkrywanie o tak. Czy mogę dać sobie do jednej ręki, a tą do drugiej? Mogę. Więc chcemy płynąć tutaj. I tam na wprost będzie ten treasure cały. Tak sądzę. Zobaczymy. Jeżeli to nie będzie to, co mieliśmy znaleźć, to po prostu tu mapę wypierdzielę i tyle. Nic się nie stało, no harm done. I jeżeli to będzie coś wartego znalezienia, to fajnie, bo jestem na to świetnie przygotowany i właśnie zdałem sobie sprawę, że nie wziąłem żadnej łopaty. Fuck man. Dobra. Anyway, jestem teraz troszeczkę w potrzasku, bo mam problem z prowadzeniem mojego kanału. Po pierwsze, ostatnio strasznie się męczę, nagrywając filmy i tak dalej. Powiedzmy, że moja historia z zawrotami głowy ciągnie się dalej. Aczkolwiek teraz to nie są zawroty głowy, tylko teraz to jest ogólne osłabienie. Kiedyś o tym pogadamy głębiej, ale... Ale powiedzmy, że cierpię na coś przewlekłego. W 100% jeszcze nie wiem, co to jest, bo są dwie opcje. Jak się dowiem, to za jakiś czas pewnie zrobię film i o tym pogadam w pełni, bo nie chcę rzucać urywków i tak dalej. No ale jest średnio, wiecie, żyję, ale potrafię się czuć naprawdę, naprawdę źle. Więc i to się zdarza dość często, szczerze mówiąc. Po prostu to jest takie straszne osłabienie. Także to mi nie pomaga, a pomysłów mam sporo, chęci do robienia rzeczy mam sporo, tylko nie mam fizycznych sił i to jest straszne. Dodatkowo wakacje to jest, wiecie, to byście sobie pomyśleli, że no ja w tym momencie, jeżeli ktoś jest ciekaw, nie pracuję nigdzie. Na pewno bym poszedł do pracy, gdyby nie to, że tak mi wyszło z YouTube'em, jak mi wyszło. Ja wiecie, nie zaczynałem YouTube'a z myślą, ej, nawet nie włączałem monetyzacji z myślą, ej, przecież mogę z tego żyć. Ja generalnie... O kuźwa, zapłynąłem za daleko. Ja generalnie stwierdziłem, hej, skoro robię filmy i mogą koło nich lecieć reklamy, a obok niektórych i tak leciały, nawet jak nie zarabiałem, no to mogę sobie z tego dorobić, mieć na więcej rzeczy dla siebie, ej, albo na jakiś sprzęt do tego. Będzie zajebiście, wiecie, i tak większość tego, co tutaj jest, to wydaje na sprzęt do robienia filmów. A o tym też pogadamy, ale to jest inna historia. I... Ja płynę w zupełnie złą stronę, prawda? Miałem płynąć tam. Spróbujemy tędy, że zgarnę łódkę pod pachę i się przejdziemy. No generalnie nie włączałem monetyzacji z myślą, że będę z tego po prostu żył i zarabiał. Także... To... No jest... Powiedziałbym, że dziwnie. Także obecnie nie pracuję nigdzie i YouTube to jest jedyne, z czego się utrzymuję, więc wiecie, staram się robić to wszystko tak, żebym nie stracił pasji do robienia filmów, a zarazem zarabiał wystarczająco, żeby się utrzymać, tak? I na razie nie mam z tym większego problemu, ani nic takiego, tylko często jak... To jest nie tylko pod względem hobby, tylko pod względem różnych rzeczy, że często jak się przestanie robić coś, co się robiło cały czas systematycznie, to coraz ciężej jest do tego wrócić, jeżeli to ma sens. Jeżeli się rozleniwi, to jest ciężko wrócić po prostu do tego,
do tego, co się coś nawet lubiało robić. Nie wiem, załóżmy na przykład tworzenie muzyki. O, pogadajmy o randomowym muzykowie, bo uwielbiałem to robić, ale zabrakło mi raz sił, stwierdziłem, kurde, zrąbałem challenge, który miałem sobie postawiony, że przez 7 dni będę robił codziennie muzykę, montował z tego film i tą muzykę wstawiał w jakimkolwiek stanie nie będzie. Przy czym dodatkowym wyzwaniem było to, że musiałem wszystkie dźwięki sam nagrać i obrobić, co było... To było od chuja roboty. Naprawdę. Od chuja. I byłem strasznie zmęczony przy już dniu trzecim i mało zadowolony z tego utworu, który zrobiłem. No i potem po prostu się nie wyrobiłem i stwierdziłem, no koniec, to już nie jest to samo, ten challenge już nie wyszedł, ciul z tym. To teraz płyniemy w tamtą stronę, skoro ta mapa nam się nie sprawdziła. No wiecie, trudno, ale nie mogę zebrać się do tego dalej, bo mam przeświadczenie, że potrzebuję to zrobić dalej w pozostałe 4 dni, 4 utwory, tak? I mówię, zbiorę się, jak będę miał w pełni sił, żeby to odwalić raz a porządnie, żeby to było zajebiste. I tak się zbieram i nie mogę się zebrać. A widzicie, przedtem sobie postawiłem ten cel i po prostu siadłem i zrobiłem. Tak samo jest trochę z filmami w moim wypadku, że póki siedzę i je robię cały czas, mimo że jestem dość zmęczony, nie aż tak bardzo, to jest nawyk, łatwiej mi się do tego siada, łatwiej mi się to robi, z przyzwyczajenia wszystko robię od razu, szybciej leci, tak? A jak robię rzeczy na zapas i robię jakieś rzeczy, załóżmy, typu wyjeżdżam gdzieś, to jest najgorszy sort rzeczy, który może być, bo wyjeżdżam, teoretycznie odpocząć i mnie to boli, że nie mam jak robić filmów. Bo to jest moje przyzwyczajenie. Nie dlatego, że wiecie, pracoholik, chociaż nie wiem, czy się w tą kategorię nie wpisuję już powoli, ale to jest nieważne. Przynajmniej na razie. Bo potrafię spokojnie zrobić sobie przerwę od tego i odpocząć. Tylko problem jest z wróceniem do tego po przerwie. Do tej systematyczności, do tego wszystkiego, co robię i się gubię strasznie. I to jest taki chaos, że zanim ja się zbiorę z powrotem, to potem rodzice mówią, ej, chodź, przyjedź do nas, będzie fajnie. Ej, słuchaj, weź, my przyjedziemy. Ktoś tu ma do mnie przyjechać na tydzień czy dwa. Słuchaj, zobaczymy się, będzie fajnie. No i w ciągu roku to jeszcze nie jest tak słabo. Najgorzej jest w wakacje. Bo w wakacje, paradoksalnie, kiedy, wiecie, w wakacje stwierdzam, ej, będę miał dużo czasu, żeby po prostu... Nie wiem czemu, to jest przyzwyczajenie, że w wakacje stwierdzam, że będę miał dużo czasu, kiedy ja w wakacje robię dokładnie to samo, co robię każdego dnia z całego roku, nie? I mówię, ej, w wakacje będę miał troszeczkę spokojniej i luźniej, będzie fajnie, będzie zajebiście, spotkam się ze znajomymi, będzie spokojnie. A potem okazuje się, że w wakacje mają wszyscy czas. I ja w wakacje, obecnie jest, mówię, 14 lipca. Ja 2 tygodnie temu wiedziałem, że jestem zajebany do końca września. Nie mam czasu do końca września. Mam zaplanowane rzeczy do końca września. Do początku października generalnie. I ja teraz się zastanawiam, jak ja między tym wszystkim znajdę czas na ogarnianie filmów. Wiecie, to z dwóch perspektyw. Z jednej, no... Oj, nacisnąłem shift przypadkowo. Wiecie, mówię z dwóch perspektyw. Z jednej, jedna to jest to, że chciałbym po prostu nie wytrącać się z rytmu tego, co robię, bo jest mi po prostu łatwiej i przyjemniej. Po drugie, no, kwestia zarobkowa też, nie? Jakby nie jestem bardzo na granicy, ale nie chcę, żeby to szło w tą złą stronę i się tego pilnuję. To jest zdałem sobie sprawę właściwie niedawno, że to, co robię tutaj na YouTubie, to jest dużo cięższe niż brzmi, bo wiecie, jest śmianie się, hehe, no siedzi, nagrywa filmy i się opierdala, tylko gra w te głupie gry i generalnie to nic nie robi, jest łatwiutko, nie? Guys, I hate to break it to ya, ale ostatnio ktoś mi uświadomił, że to generalnie jest... To generalnie jest praca na pełny etat z nadgodzinami, które sam sobie daję. Fakt, jest ułatwienie w formie tego, że
Okej, okay, to chyba będzie tutaj. Fakt, jest uproszczenie w formie tego, że sam sobie dobieram, co robię. Sam sobie dobieram, jak prowadzę to wszystko, jak pracuję, kiedy, w jakich godzinach, od kiedy do kiedy, na jakich warunkach. Sam sobie wszystko ustalam. To jest plus. Minusem jest to, że... że to od chuja roboty. I to jest mój błąd, bo ja sobie sam jej tyle nakładam, bo mam taką tendencję. To jest to samo, co mówiłem kiedyś odnośnie tworzenia gier, że ja po prostu nie skończyłem żadnej gry do tej pory tylko dlatego, że mówię, zrobię coś prostego, bo dopiero się uczę, to wypada zacząć od czegoś prostego, a potem mogę to doświadczenie przenieść na coś ciut większego, potem ciut jeszcze większego i tak sobie kończyć po jednej rzeczy. Ale wiecie, jak to ja? Znacie to moje podejście z różnych serii, że ja nie kończę tak łatwo rzeczy. W wypadku programowania to kończyło się na tym, że projekt po prostu był rozbudowywany coraz to bardziej, aż do momentu, kiedy ja nie byłem w stanie go skończyć. Wiedziałem, że go nie skończę, bo to jest coś zbyt dużego. I zaczyna się od tego, że stwierdzam, halo, ta gra jest za prosta, będzie nudna po 5 minutach. Więc wymyślam coś, żeby gra nie była nudna po 5 minutach. Potem stwierdzam, ej, generalnie to... Okej, okay, to wy tam płoncie, ja zaraz się do was przejdę. Ej, generalnie to, jeżeli ja zrobię to w taki prosty, szybki sposób, to grafika, nawet nie to, że będzie prosta, bo proste rzeczy potrafią być ładne i mieć urok, ale grafika będzie wyglądała po prostu jak gówno. A ja nie wydam czegoś, z czego nie jestem chociaż, załóżmy, w 50% zadowolony. Jeżeli to jest mniej niż 50%, to zwyczajnie zachowuję to dla siebie i widzą to moi najbliżsi, że nad czymś pracuję i mówię, jak to usprawnię, cokolwiek to jest, czy to jest muzyka, czy to jest większy film, czy to jest coś większego innego, to dopiero wtedy wypuszczam to dalej. Robię sam sobie takie quality control i stawiam poprzeczkę coraz wyżej, często za wysoko, because I'm fucked up. I... To jest dobre, w teorii. W praktyce widzę, jak dużo sobie zapierdolu robię. I nawet ostatnio stwierdziłem, widzicie, ja nie potrafię się skupić, teraz gadam, nawijam, a nie wiem, co chcę zrobić. Ja chciałem zrobić łopatę, żeby móc wykopać to gówno. Generalnie... Ha, pierdol. No nieważne. Generalnie nie wiem, gdzie kończy się szaleństwo tego wszystkiego. Okidoki, pięknie. Także... I'm fucking tired, man. I na przykład na zasadzie takich wakacji, do których się już odnosiłem... O Jezu, jaki knockback. To stwierdziłem, że ja potrzebuję po prostu czasami takich serii jak Raft. Takich prostszych, w których nie muszę dużo montować, które po prostu sobie zrobię tak raz na jakiś czas, jakiś odcinek, wiecie, całą stertę ich i je powrzucam. Ale w momencie, kiedy wiem, że jestem na siłach, nie tak jak ostatnio byłem, kiedy czułem się naprawdę źle, to karcę się za to, bo mówię, leniu, opierdalasz się. Zawsze mi mówiono, że byłem leniwy, bo z natury jestem trochę leniwy. Trochę. No, może nawet bardzo, ale... Am I really? Bo tak... Im więcej biorę pod uwagę tego, co robię, ile robię, jak do tego podchodzę, to sam do końca nie jestem pewien, czy to jest aż takie lenistwo. Więc... A, ja mam przecież respiration na tym hełmie. Okej, okay, czyli mogę dużo siedzieć pod wodą. Świetnie. Także no, no jest to dla mnie problematyczne, żeby się do tego zebrać, bo potem ze mną to bardziej krytycznie patrzę, przy czym przy Rafcie to przez to, że wam się ta seria spodobała i że ja tak bardzo uwielbiałem tę grę, tak bardzo mnie wciągnęła, to generalnie przez to nie czułem się z tą serią jakkolwiek źle, że ją wam się dobrze ogląda. Przy czym no wiecie, jestem przyzwyczajony, że no, jest 2019 rok i jakby to nie jest już ten YouTube, na którym zaczynałem.
Po pierwsze, jest więcej osób, przez które trzeba się przebić, a przez które nigdy nie starałem się przebić, ani nie staram się dalej, ale gdzieś coraz więcej się o tym mówi i coraz bardziej to siada człowiekowi na głowę, że hej, jest coraz więcej konkurencji, mogą cię wyprzeć, nie? No takie, okej, okay, spoko. A z drugiej strony trochę się martwię i jakby nie martwię się jakoś bardzo, bardziej się martwię na płaszczyźnie. To martwienie się przechodzi w takie, muszę zrobić więcej. I sam sobie robię wyścig szczurów, gdzie nikt mnie do niczego nie pogania, bo praktycznie cokolwiek, Łeza nawet to pokazał. Bo z Łezą się założyłem przy tym, jak nagrywałem Sapera. Możecie sobie zobaczyć film z Sapera, to zobaczycie, o co chodzi. A może nawet nie musicie, bo w skrócie, Łeza się ze mną założył, że mam tak fajnie zbudowany kanał, że u mnie się przyjmie wszystko, co nagram. I miałem nagrać Sapera i nagrałem go i wiecie, nie patrzę na wyświetlenia często. Czasami po prostu z ciekawości to nie jest mój wyznacznik tego, co nagrywam, co nie. Ale gdybym patrzył, to nagrałbym Sapera jeszcze raz. Bo są rzeczy, przy których często starałem się dużo bardziej niż przy Saperze. To były dużo bardziej ciekawe gry, typu Darkest Dungeon. I Saper zrobił 5 razy więcej. Tak losowo, z dupy. Więc nie wiem, no ja jestem wam wdzięczny, że tak mnie trzymacie tutaj, bo naprawdę nie muszę się o to martwić, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że to jest ciągle tylko granie w gry, dalej granie w gry, jeszcze raz granie w gry i nic więcej. I mógłbym zrobić tak dużo więcej, co chwilę mi coś albo ktoś przypomina o trollach w TARDIS. Mam takie, kuźwa, to była pierdoła. Ale pod względem technicznym to była tak ambitna pierdoła na ilość rzeczy, które potrafiłem. Tyle mnie to nauczyło w kontekście tworzenia filmów, muzyki nawet, dopasowywania muzyki do filmów. I miałem przy tym tyle frajdy. A teraz nie potrafię zrobić czegoś takiego, bo o, znalazłem tą skrzynkę, patrzcie, w końcu już myślałem po chwili, że jej nie znajdę znowu. I teraz jakby nie potrafię czegoś takiego zrobić z samego punktu tego, że znowu nie chcę wydać gówna. O kurde. Oh shit man, Heart of the Sea. Zapomniałem, co tu można znaleźć, tu jest dobry staw w tych skrzynkach. Kończąc, nie chcę wydawać gówna na zasadzie Trolle w TARDIS to był uber shitpost. Ja lubię shitpost, ale mówię, przez to moje quality control, które ostatnio do jakiegoś czasu robię, chcąc, nie chcąc, już widziałem, że tam do mnie pewien typek idzie. Przez to moje quality control ja chcę zrobić zawsze, absolutnie zawsze, poza gameplayami, gdzie się tego oduczyłem, coś zajebistego. I w kontekście muzyki, i w kontekście filmów, i tak dalej. Więc od czego zaczniesz, kiedy chcesz zrobić coś zajebistego? W kontekście filmu takiego, wiecie, fabularnego z efektami specjalnymi. Po pierwsze, napisanie scenariusza. Tu już jest pewien mały problem, ponieważ aż tak kreatywny nie jestem i moje scenariusze są bardzo shitpostowe, z natury. Co nie jest złe, ale nie potrafię zrobić czegoś takiego zaskakującego, pełnego jakichś zwrotów akcji, których ktoś by się nie spodziewał. Mogę zrobić wszystko to, czego każdy się będzie spodziewał. Ewentualnie zrobić to, wiecie, głupie, śmieszne w bardzo głupi sposób, tak jak ja to zazwyczaj robię. No ale to mnie właśnie blokuje, że mógłbym zrobić coś dużo więcej i tu już się stopuję na scenariuszu. I nawet gdybym wymyślił coś fajnego pod względem scenariusza, bo często jest tak, że zrobię jakiś utwór i mam takie, ten utwór rysuje mi obraz w głowie. Rysuję mi jakąś scenę czegoś zajebistego i myślę sobie, co na tej scenie jest. I
z tej sceny zaczyna mi się tworzyć jakaś baza na coś, co mogłoby być zarąbistą historią, którą mógłbym jakoś opowiedzieć. I pozostaje jeden problem. Jak tę historię opowiedzieć? Napisać opowiadanie? Nie, not my style. Zrobić animację? Jakbym miał czas na cokolwiek innego, na całą animację. Słabo sobie radzę z 3D, tak ledwo co, żeby cokolwiek coś tam porobić. A co dopiero robienie animacji. Więc animacja 3D odpada. Animacja 2D? Dopiero się uczę rysować. Przez iPada fakt rysuję dużo więcej. I coś mi tam pod tym względem idzie. Ale... To nie jest nawet blisko, ok? Not even close. Więc to odpada. Zostają filmy. Filmy idą mi najfajniej. Jestem w stanie coś takiego sklecić i pod względem technicznym jestem w stanie to zrobić, tak? Więc zostają mi filmy. A do filmów trzeba co? W pojedynkę nie zrobisz sam historii. Potrzeba więcej osób. I potrzeba więcej osób, fizycznych osób na miejscu, które będą chciały z tobą współpracować. I po pierwsze, czy historia, którą wymyślisz, im się spodoba na tyle, żeby chciały w to wejść po prostu dla zabawy razem z tobą? Wątpię. Po drugie, nawet jeżeli by weszły, to jak łatwo takie coś się rozpada, im więcej jest osób? Bardzo łatwo, bo tu ktoś nie ma czasu, tam ktoś nie ma czasu, ja już mam problem się spotkać ze znajomymi, bo nie mają czasu praktycznie, nie? Więc tak to wychodzi. Tak jak mówiłem kiedyś, prawdopodobnie na jakimś filmie, mogę po prostu opłacić ludzi, żeby ze mną coś takiego zrobili, ale po pierwsze moja organizacja się, po drugie nie jestem na tyle pewien moich filmów, żebym miał opłacać ludzi, którzy mieliby coś takiego zrobić. Because again, it's for fun. Głównie for fun. Także tu jest mój big problemo. Że generalnie chęci są, a ja dosłownie nie mam jak tego zrobić, bo wszędzie jest jakaś ściana, jest jakaś blokada, która mnie przed tym stopuje. I dlatego ciągle siedzę i robię durne filmy z gier, które dalej uwielbiam, ale chciałbym robić coś więcej. A przez to wszystko i przez moje ostatnie słabe samopoczucie po prostu nawet na filmy z gier mam mniej czasu niż bym chciał, bo stawiam sobie jebaną poprzeczkę za wysoko. To jest błędne koło. I teraz po prostu w czymś takim siedzę od dłuższego czasu i nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Bo pewnie wielu z was się zaoferuje, hej, jeżeli byś potrzebował pomocy przy jakichś trollach w Tardis czy czymś takim, to chętnie pomożemy. Guys, no spoko. I co? Jak planujemy to zrobić? Jak planujecie pomóc, kiedy ja nie wiem pod kogo i pod co pisać scenariusz? Chcemy papugę? Chcemy. Weźmiemy sobie papugę. Jak będzie wkurzała, to ją po prostu zabije. To spoko, no mówię, często mi się ktoś sugeruje, że pomoże mi z tymi trollami w Tardis, no i co? No i jak to zrobicie? Pomożecie mi z jakimś głosem? Pomożecie mi z pomysłem? Pomożecie mi, nie wiem, z muzyką? Ale czasami po prostu potrzeba ludzi, których kiedyś było więcej dookoła, teraz jest mniej. Nie wiem, ja mam też w ogóle na co dzień problem z dogadaniem się z ludźmi, mam... Od pewnego incydentu związanego z moimi znajomymi mam dość solidne trust issues, czy tego chcę, czy nie? Czy ktoś był wobec mnie w porządku, czy nie, to po prostu mam problem z zaufaniem. Nawet najbliższym, których bardzo sobie cenię, którzy nigdy nic złego w moją stronę nie zrobili, więc co dopiero zaufać osobom, które, tak wiecie, na zasadzie zaufać, żeby się dobrze bawić, o w tym sensie. O, mam papugę, świetnie. Nie wiem, po co mi ona, ale niech będzie. Wiecie, to też nie jest kwestia, o, nie ufam, nie powiem komuś coś, czegoś takiego, nie? Tylko to jest kwestia
zaufania, ja to tak nazywam, ale chodzi o samo odczucie, że jak spędzasz z kimś czas, to nie czujesz się tak jakby... Powiedzmy sobie po prostu, że może traktuję wszystkich tak jakby... To jest taka moja przezorność, że jakby co, to spodziewam się, że ktoś będzie chciał mi wbić nóż w plecy. To jest ten rodzaj braku zaufania do kogoś. Nie, że sądzę, że ktoś to zrobi, że ktoś mnie obgaduje, że coś w tym stylu. Easy, mogę gadać, ale ciągle mam przeświadczenie z tyłu głowy. Każda z osób dookoła może to zrobić. I to też nie pomaga. Także jest zabawnie. I ja nie mam pojęcia, co z tym zrobić. W sensie... Pewnie pierwsza myśl, jaka tutaj jest, to mogę iść na terapię, jak radzić sobie z ludźmi dookoła, nie? Z czym, no wiecie, mówię, nie mam jakichś ataków paniki, nie mam ataków stresu, kiedy gadam z ludźmi. Chyba, że są poważniejsze tematy, to pewnie to się zdarzy, nie? Ale mogę spoko gadać, mimo że jestem introwertykiem. Bycie youtuberem praktycznie zmusiło mnie do przełamania tej bariery. I... Czy ta papuga udaje zombiego? Skubane, one udają odgłosy różnych mobów, więc... się nieraz pewnie przez nią zesram. Stop it, man. Także po prostu nie wiem, od czego zacząć. Znaczy się mówię, jak na razie próbuję zacząć od tego, żeby ogarnąć swoje zdrowie fizyczne i czuć się na siłach, żeby robić wszystko. I wiecie, powoli gdzieś tam docieram do tego. Tylko no, nawarstwia się tyle tych rzeczy i na nic nagle nie ma czasu. Nawet w momencie, kiedy człowiek sam sobie ustala zasady tego, co robi. To jest straszne. Ja, możecie zobaczyć pewnie dużo postów u mnie na Twitterze, typu kuźwa, posiedziałbym, ostatnio stawiałem taki post, że kuźwa, posiedziałbym przy shaderach tak bardzo, bo widzę, jak zajebiste rzeczy ludzie potrafią zrobić w 120 linii kodu, zrobić generowaną losowo tunel z chmur, który wygląda naprawdę zajebiście, nie? Mówię, kurczę, chciałbym się pobawić takimi rzeczami pod względem efektów specjalnych, pod względem programowania do jakichkolwiek gier. Ale wiem, że nie mam kiedy. Nawet się za to nie zabieram. Trzymam się prostszych rzeczy, bo wiem, że nie mam kiedy. To jest przesrane, bo ja jestem typem osoby, która jak sobie upatrzy coś fajnego i się za to weźmie sama, to ja jestem w stanie się tego nauczyć po prostu. Co tu zginęło? Okej, okay. Squid jakiś. Wiecie, po prostu, tak jak na przykład pod względem filmów, jak to się tego nauczyłem. Podobały mi się efekty specjalne w filmach i stwierdziłem, hej, jak się to robi? Popatrzyłem na tutoriale na YouTubie, pościągałem sobie programy, pobawiłem się, pogrzebałem, hej, nauczyłem się. Hej, podobały mi się kiedyś, dawno temu, filmy z klocków Lego, stop motion robione, nie? Klatka po klatce, takich fizycznych klocków Lego. Więc jako, że sam miałem klocki Lego, no to sam się tym zacząłem bawić i kombinować i... Okazało się, że w Windows Movie Maker, tym jeszcze na XP, można wrzucać serię zdjęć po kolei, które mają tam 0,3 sekundy, nie? Zamiast je wszystkie skracać po kolei. I robimy z tego animacje prowizoryczne kamerą internetową. Więc ja jestem tym typem człowieka, który jak sobie coś takiego upatrzy, to... Jeżeli coś mi się podoba i coś lubię, to jestem w stanie nad tym spędzić masakryczną ilość czasu, świetnie się przy tym bawiąc, na przykład z muzyką w uszach, kombinując programowanie i tak dalej. I po prostu... brnąc w to... tak, żeby to po prostu sobie ogarnąć. Więc wiem, że większość z tych rzeczy byłbym w stanie ogarnąć. Ale ostatnio coraz częściej sobie tego odmawiam, bo wiem... Here we go again! Że nie mam kiedy. I nie będę miał kiedy. Także... Here's my tragic story. Ja nawet nie żartuję, to jest dość tragiczne, jak na mnie. I nie wiem, skąd mi się ten temat wziął, miałem pogadać o czymś zupełnie innym, pośmiać się
z tego, że nagle wszyscy youtuberzy teraz są minecraftowymi youtuberami. Jakby chrzanić to, o jest, w końcu. Chrzanić to. Ale no, od tematu do tematu widzicie, gdzie to zaszło. Deep shit man, ja naprawdę przepraszam. To jest zbyt deep shit, ale no, ostatnio mnie troszeczkę męczy. Także wiecie, no, nie odbierzcie tego w żaden sposób, że ojeju, Elwen ma depresję, bo pod tym względem ja się trzymam naprawdę spoko. Ostatnio sobie robiłem porównanie, porównując się do większości moich znajomych, i ja się trzymam tak świetnie. Ja z takich rzeczy wychodziłem, gdzie byłem psychicznie załamany. Powiem wam szczerze, nawet zdarzyło się w tamtym roku, że zacząłem nadużywać alkoholu. Nie jakoś dużo, ale nadużywać na mnie, na osobę, która nigdy nie piła. I stwierdziłem, hej, idę za daleko. I wiecie co, po prostu, siłą woli. Przestałem. Pewnie, potrafię czasami wypić, ale niedużo. Oczywiście pomaga fakt, że nie cierpię piwa i wódki. Nie pomaga fakt, że lubię whisky. Ale widzę, że po prostu mam na tyle silną wolę, że po pierwsze jestem w stanie zrobić dużo rzeczy, jeżeli sobie je upatrzę. Po drugie potrafię się trzymać w wielu sytuacjach, w których widzę, że moi znajomi się nie trzymają. Także nie wiem, nie musicie się, my point is, nie musicie się nie martwić pod tym względem, nawet jeżeli gadam o smutnych rzeczach, bo I guess, że smutne i ciężkie rzeczy to jest coś, o czym trzeba gadać co jakiś czas? Każdy czasem musi o tym pogadać? Bo to jest ważne po prostu, czasami to trzeba z siebie wyrzucić, nie? O, papuszka na mnie usiadła. Hejo. Prawdopodobnie to będzie jedyne cięcie w tym filmie, ponieważ... A no tak, mam looting! Teraz tamci będą lepiej dropić te. Mają większą szansę, żeby wydropić... Jak to się nazywa? Te dzidy takie z trzema tymi... trójzęby. Dobra, nieważne, kiedyś się tym jeszcze pobawię. To było jedyne cięcie w tym filmie prawdopodobnie, bo zgubiłem wątek. I stwierdziłem, że po prostu nie odnajdę się w temacie, to po prostu utniemy sobie temat i nie będziemy go dalej poruszać. Myślę, że najważniejsze, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, nie? Odnośnie tego, żebyście się o mnie nie zamartwiali, bo potem jest dziwnie, jak wszyscy są tak przerażeni moim jakimś stanem niby, kiedy ja nie jestem w złym stanie at all, nie? Mam wrażenie, że po prostu o takich rzeczach po pierwsze wypada mówić, ale też warto zaznaczyć ludziom, którym się o tym mówi, że nie jest turbo źle. Chociaż paradoksalnie myślę, że osoby, u których jest najgorzej, mówią właśnie najmniej. Nie zawsze, ale często tak jest. So... To możecie mieć z głowy. Nie wiem w ogóle, to lubię takie odcinki z Minecrafta, gdzie popadam w wir jakiś pogadanek i tak dalej. I myślę, że dalej wszyscy oglądają tę serię głównie po to, że oczekują ode mnie pogadanek, a nie progresu w grze. Ale nie wiem. Też mam właśnie takie... Hej, może powinienem zrobić coś fajnego w tym Minecrafcie i nie wiem, zająć się czymś zajebistym. Nie. Elek siada i robi odcinek z przeszukiwania skrzynek, które pominął w poprzednich odcinkach, i 40 minut siedzi, pierdoli o tym, jak mu źle, i kopie piasek. Nie wiem. Ja się też często łapię na tym, że po prostu jak cokolwiek robię, to nie puszczam... Ja najczęściej oglądam rzeczy związane z jakimiś nowinkami technologicznymi. Z tego, jak ludzie przewidują, jak będzie wyglądał iPhone 11, z tego, jak ludzie
przypadkowo psują Samsunga Galaxy Fold. Takie wiecie, nowe telefony, nowe laptopy, komputery tego typu. W takich rzeczach siedzę. W takich nowinkach technologicznych. Okej, to jest dużo szybsze niż wódka teraz. Ej, zajebiście. Nie wypływa. Nie, na dół. Get down. Mogę oddychać przecież. Ops, chyba psuję grę. Za szybko pływam. Delfinku, ja ci plyz. Chodź, skarbie. Brada. Okej, nieważne. No i w wypadku takich rzeczy, jak sobie oglądam, to sobie oglądam, nie? A potem po prostu jak mi lecą polecane filmy, no to potrafię naprawdę odbić w jakieś losowe rzeczy, kiedy... Najłatwiej mi się ogląda filmy, gdzie po prostu gościu siada i właśnie tak przez 10-20 minut straight up pierdoli w stronę kamery o czymkolwiek. Nawet często słucham czegoś takiego i mam takie... Czy ja właśnie trafiłem na film, na którym koleś przez 20 minut napierdala o 5 powodach, dla których Windows 10 staje się z update'u na update coraz gorszy? Jakby ja doskonale znam te powody, a dalej słucham o tym, jak on o tym pierdoli i mi się o tym przyjemnie słucha. Także zakładam, że macie to, ten sam feeling, kiedy oglądacie moje filmy, ale... ciężko jest mi sobie to wyobrazić przy tego typu kontencie. Chociaż nie, często też mi się zdarza obejrzeć jakieś filmy z Minecrafta, gdzie gościu przychodzi mapę parkurową i też pierdoli od rzeczy. Więc jakby... Nie wiem, I guess, że jest jakiś urok w czymś takim, że to są takie krzywe podcasty, nie, podczas kiedy nie są po prostu podcastami. Weird shit, man. Nie wiem. To myślę, że to jest ten typ kontentu, który po prostu trafia do ludzi na tej zasadzie, że jest spontaniczny. Chyba dlatego ludzie to lubią. Dlatego ja też takie coś lubię, bo często oskryptowane rzeczy są zbyt widać, że są oskryptowane. Jakby... Myślę, że często takie rzeczy było widać kiedyś w telewizji. Jak bardzo takie... tą różnicę pomiędzy szczerością, a nie szczerością. A coraz bardziej to, myślę, widać na YouTubie wśród ludzi, którzy... nie oszukujmy się. Wielu osób tutaj próbuje być aktorami, ale nimi nie są. Nie są wyszkoleni w aktorstwie. Więc tutaj ciężej przekonać kogoś, że jesteś szczery, kiedy nie jesteś. Choć... Są dwa ekstrema, bo ludzie naiwni też się mocno znajdą. Mocno naiwni. Ale widzicie, głupie słowa. Nie wiem, to wszystko to jest jedna wielka papka. Ja po prostu ostatnio coraz bardziej gubię się w tym, bo z prostego tworzenia filmów z roku na rok przechodzi to coraz bardziej do takiego... Ta platforma jest naprawdę skomplikowana. Żeby dostać się do miejsca, gdzie się dostałem, trzeba naprawdę się postarać, trzeba mieć cały plan, trzeba mieć pomysł na siebie. Ja nie miałem nic z tego. Jak ja tu trafiłem? I czy stąd nie spadnę? Nie wiem, to są dzikie myśli okupujące mój umysł, ale one tam są i są nie bezpodstawnie. A tak szczerze, z największych rzeczy, którymi się obecnie martwię pod względem YouTube'a, to jest sama platforma. I nie na zasadzie, ej, zaczynam być demonetyzowany przez przekleństwa. Nie na zasadzie, zaczynam być demonetyzowany, bo tak. I zaczynałem mi klejmować firmy, które nie mają nic wspólnego z tymi filmami. YouTube nic nie robi. Nie, przepraszam, to co powiedziałem ostatnio, to jest mój największy problem. Że największym problemem moim, kiedy... pod względem martwienia się o moją przyszłość związaną z tworzeniem filmów, nie jest to, że brak mi pomysłów, nie jest to, że się wypalę, nie jest to, że mnie widzowie opuszczą. Bo jakby coś takiego się zdarzyło, to mówię, spoko, okej, mój czas minął, tyle. Easy, przechodzę do czegoś innego, co tam mogę robić, nie? Ale najbardziej mnie wkurwia platforma. YouTube jest absolutnie paskudny. YouTube to jest platforma, która... absolutnie ostatnio zsie. I ona się stacza coraz bardziej. Samo to,
o czym jakiś czas temu wszyscy gadali. YouTube Rewind o tym co roku nam przypomina, że jakby platforma jest coraz bardziej oderwana od społeczeństwa, coraz bardziej się komercjalizuje. Jakby nie widzę w tym problemu, bo rozumiem, YouTube próbuje się utrzymać, ale sposób, w jaki to robią, damn. W sensie, samo to, że uważają, że PewDiePie na ich platformie nie istnieje. Jakby, rozumiem, zrobił kilka zjebanych rzeczy, bo ma taki humor. Widzę po nim, że nie jest tego typu człowiekiem. Że to były żarty, przesadzone mocno, z tego się nie wybroni. Ale to były żarty. Wiadomo, że taki ogólnie nie jest. Nie potrafię tego samego powiedzieć o Jake'u i Loganie Paulu chociażby. Nie potrafię tego samego powiedzieć o wielu innych twórcach, którzy odwalają dużo gorsze gówno on daily basis i nic im nie jest. I to był początek sam z takiego o-o, coś jest nie tak. A drugą kwestią, wiecie, to sobie tam powoli idzie w górę i w dół, choć i tak uważam, że tak naprawdę jest coraz gorzej. Okej, gdzie jest mój dom? Kuźwa, ja zaszedłem do wiosek wieśniaków przecież. Okej, to będzie długi odcinek z błąkania się po świecie, bo po prostu ja nie potrafię normalnie gadać. Tak, zasłonię teraz oczy ręką, nie widziałem, gdzie idę. O, oh, fuck man, ale wtopiłem. Anyway. No i jedna rzecz to jest właśnie to podejście do tego, w którą stronę platforma idzie i ich polityka cała. Jakby potrafię się do tego dostosować. Nie potrafię całkowicie zrezygnować z przeklinania, ale potrafię to ograniczyć, bo uczyłem się przez dobrych kilka lat z własnych osobistych względów. Na przykład nie obchodzi mnie, jeżeli zarobię na filmie mniej, przez to, że przeklinam. Jeżeli z tego filmu jestem zadowolony bardziej, kiedy po prostu są tam przekleństwa, bo jest śmieszniej. I nie jest coś na zasadzie, kiedy jestem turbo zły, to mówię, kurczę pieczone. No nie, no jak jestem wściekły, to powiem, kurwa i tyle, no. To jest proste. Także rozumiem, że przez to mogę zarobić na filmie mniej, albo wcale. I to jest moja osobista decyzja. Okej. Jest to utrudnienie, ale spoko. Bardziej martwi mnie to, jak ta platforma się rozwija pod względem też technicznym. I to mnie martwi najbardziej, ponieważ jakby od kiedy na tej platformie siedzę, to już jest pełne 8 lat. Tych problemów z roku na rok nie ubywa. Powiem więcej, problemów się rodzi coraz więcej, a YouTube zamiast próbować je rozwiązać, robi rzeczy typu YouTube fucking gaming. Słyszeliście o tym kiedyś? Nie wspomnę o Google Plus, które było wepchnięte nam w gardła wszystkim i nagle YouTube padł na dłuższy czas. Tam chyba było pół dnia, bo okazało się, że w serwisie Google Plus była jakaś tam dziura w zabezpieczeniach i trzeba było wyłączyć YouTube'a między innymi, bo musieli, wiecie, no oni tak zintegrowali tego Google Plus z YouTube'em. No i Google Plus padł. I teraz trzeba jakoś oddzielić jedno od drugiego, ale jak, kiedy one są praktycznie napisane razem? Więc jeżeli Google Plus pada, YouTube pada. Nikt nie dba o Google Plus. Wiele osób dba o YouTube. To jest problem. To jest jeden problem. Że przez to, że YouTube jest tak popularny, to próbują nam wcisnąć teraz wiele innego bullshitu. I tak samo YouTube stara się iść w streamy. Okej. Okay. Spoko. To sobie idźcie w streamy. Tylko po cholerę był wam cały YouTube gaming. Jakby... Czemu chcecie odseparować całych wszystkich graczy, czyli coś, co praktycznie najbardziej napędza wasz serwis? Jakby no, w osobne miejsce, jakbyście się tego wstydzili? Nie do końca rozumiem koncept. Myślę, że to miało być jakiś, wiecie, taki stab na zasadzie, hej, chcemy być konkurencją dla Twitcha. Ale o ile Twitcha kiedyś nie lubiłem jako platformy, bo mi się nie podobała z tego, jak funkcjonuje i była chaotyczna,
Tak, teraz Twitcha uwielbiam. I karcę się za to, że za mało na nim streamuję. I za mało spędzam tam czasu. Ponieważ Twitch naprawdę jest zajebisty, ma zajebistą politykę. Wiecie, co mi się podoba w Twitchu? Jedna najprostsza rzecz, która różni Twitcha od YouTube'a, którą miałbym wymienić, która jest zajebista i za którą jestem w stanie po prostu rzucić YouTube i siedzieć tylko na Twitchu. To, że dostaję od Twitcha maile, jako partner Twitcha, dostaję wcześniej maile, hej, słuchaj, mamy kilka nowych rzeczy, które wprowadzamy, będą one wchodzić w następnym tygodniu, rozpiszemy ci, co i jak robimy, ważny dla nas jest twój feedback. I dostaję takie maile cały czas. Od najprostszych rzeczy do jakichś bardziej skomplikowanych, typu hej, wprowadzamy streamowanie tylko dla subskrybujących. Możesz przetestować, jest we wczesnej wersji, daj, napisz nam, co o tym sądzisz. Albo na przykład było coś na zasadzie hej, wprowadzamy teraz najprostsza rzecz, okrągłe ikony kanałów na Twitch. Do tej pory były wszystkie kwadratowe. Mała zmiana, ale upewnij się, że twój awatar będzie na niej spoko wyglądał i możesz zobaczyć, jak to wygląda już teraz. Oni informują o zmianach na swoim serwisie. Koniec, kropka. To jest jedna najlepsza zaleta tego, co ma w sobie Twitch. Ja po prostu czekam. Nie umiem. Czekam, aż jednego dnia słyszałem, że Twitch w ogóle tak próbuje coś tam robić pod tym względem, razem z Amazonem, bo to chyba jest jedna firma i nie jestem w stanie określić, ale chyba tak, że próbują zrobić konkurencję dla YouTube'a. Bo YouTube nie dał rady skonkurować Twitcha pod względem livestreamów. Moim zdaniem one są. Istnieją, są, działają, ale czat najbardziej zsie. Zasięgi są lepsze, no bo masz już kanał, na którym bazujesz, nie? Ale jeżeli Twitch zrobi konkurencję dla YouTube'a, ja rozważam, czy się tam nie przenoszę. Bardzo solidnie rozważam. Bo patrząc na YouTube'a, ta platforma ma się ku wielkiemu upadkowi. Zaryją w glebę tak, że się z niej nie podniosą. I obawiam się, że to może nastąpić prędzej niż później. Dobra. Tym dramatycznym akcentem zakończymy mój godzinny odcinek spierdolenia o wszystkim i o niczym. Dlatego też tak często na końcach filmów zdarza mi się powtarzać, że dzięki, że jesteście, mega doceniam, że doceniacie osobę, która nie miała pomysłu na siebie. Która po prostu jestem. Nie wiem skąd. Ale cieszę się, że jestem w miejscu, w którym jestem i postaram się coś robić naprzód dalej. Choć wiele rzeczy, wiecie, piach w oczy, gwoździe w kolana. Trzeba iść przed siebie. Nie wiem, dzięki jeszcze raz. Mam nadzieję, że wam się fajnie słuchało tego wywodu. Napiszcie, bo to jest bardziej taki, wiecie, obecny odcinek. Możecie napisać, co byście chcieli, żebyśmy zrobili następnego z Minecraftem związanego. A ja postaram się ruszyć jakąś taką serię, o której mówiłem, typu Raft, na przykład Subnautica i tak dalej. Może Raft z kimś, jak ktoś będzie miał czas. Chociaż w Raftie tak dużo jeszcze nie dodali, więc wolałbym się wstrzymać, aż dodadzą więcej rzeczy do eksploracji. Nie wiem. Tyle. Nie przeciągam. Dzięki jeszcze raz za wszystko. See ya next time. Na razie.